Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie. Kilka godzin temu kończyłam vloga, którego oglądaliście przed chwilą, ale stwierdziłam, że wam pokażę jedną rzecz, ponieważ mam tutaj open boxa do zrobienia. Ja właśnie posiedziałam przy komputerze, popracowałam, później jeszcze troszkę tam porobię, ale kupiłam w Starbucksie ostatnio nową kawę. Kupiłam tą i powiem wam, że też jest bardzo dobra, to jest taka medium, to się mówi medium roast. A piję teraz tą Verona i ona jest bardzo mocna i bardzo dobra. Także bardzo dobre kawy. Tutaj mi się właśnie parzy w kawiarce. No i teraz tak, historia jest taka, że od ponad 2 lat mam torbę tą, taka jest nazwa, ja mówię na to Longchamp, wiecie o co chodzi. To jest ta torba, której pół Londynu biega. Typowa biurowa torba. To jest ten rozmiar medium. Ja ją kupiłam na New Bond Street stacjonarnie w sklepie i to jest taka właśnie idealna torba do latania na co dzień, która nic nie waży, która jest super lekka, która jest naprawdę rewelacyjnie wykonana. To ma takie tylko elementy skórzane. To się bardzo łatwo czyści, chociaż to ja nigdy jej nie musiałam czyścić, bo nic z nią się takiego, wiecie, tragicznego nie stało. I ja mówię, że to jest taki materiał a la parasolka. Myślę, że zdecydowanie większość osób wie, o czym mówię, jakiej torebce mówię. I ona świetna, bo właśnie jest na zamek, który bardzo fajnie chodzi. W środku jest taka mała kieszonka i ogólnie po prostu jest wielka torba, gdzie można sadzić laptopa i milion innych rzeczy. Zasunąć wszystko i lecicie. Idealna na podróż, bo tak jak mówię, ona nic nie waży. Można przyjemnie właśnie z nią podróżować, pracować, idealna na co dzień i po prostu ja ją uwielbiam. No to ostatnio miałam, Boże, cała mi jakaś czkawka męczy. Ostatnio na dnia znajdzie klientkę, coś tam właśnie rozmawiał się o kapsule, o torebkach. No i właśnie to mówiła, że myśli o zakupie Neverfulla. Asia, jak oglądasz, to pozdrawiam. I powiedziała mi, że z Neverfullem miałam taki problem, że ja przy moich gabarytach, przy sobie, tutaj mogę, jak nawet mam bardzo gruby jakiś swer i płaszcz, to bez problemu mogę sobie tutaj zarzucić na ramię tą torbę i ona mi jakby tutaj wchodzi, jest super wygodna, nic się tutaj nie ślizga, rewelacja. A w Neverfull, właśnie w MM, no po pierwsze jest jakby otwarty, wiecie, ona jest otwarta, nie ma żadnego zamka, tylko jest taki klipsik, ale jakby te ramionczki tam są krótsze, przez to przy moich gabarytach ja mam problem, żeby w zimie czy na kurtkę zarzucić tą torbę, bo wygląda to po prostu, muszę ją tak wcisnąć, a nie zawsze nawet mi wejdzie. Na koszulę czy teraz tak na bluzę pewnie byłoby ok, ale przeważnie to była torba taka właśnie fajna na podróż, żeby coś tam powrzucać, wszystko było otwarte i ten, ale no właśnie problem był z tym, że ona jest niezasuwana, niezamykana i właśnie nie ma tego, tych ramionczek takich dłuższych. I to naprawdę kocham i uwielbiam. I stwierdziłam ostatnio, bo mówię, wszystkie płaszcze, wszystkie rzeczy, które mam na teraz są po prostu jasne, tak? I mam tą ciemną torebkę. I tak sobie właśnie pomyślałam, że mówię, kurde, przydałaby się jakaś taka jaśniejsza torebka. I na to myślałam, że pójdę może do TK Maxa, coś popatrzę, coś poszukam, żeby właśnie kupić sobie takiego jakiegoś fajnego shopera, ale stwierdziłam, że chyba wolę po prostu tą samą torebkę w jaśniejszej wersji i tak też zrobiłam. I moi drodzy, prezentuję. Zamówiłam ją sobie z Harrodsa, ponieważ w Harrodsie mam taką kartę do zbierania punktów. Zanim byliśmy w Londynie, to Martyna z Dorotą poczyniły zakupy, a ja stwierdziłam, że jeśli one nie mają tej karty lojalnościowej, to ja sobie po prostu za ich pozwoleniem, oczywiście za ich przyzwoleniem, wbiję punkty. I miałam tam punkty, jakieś 25 funtów jakby w punktach i stwierdziłam, że po prostu wykorzystam ją na tę torebkę. Także dziewczyny, dziękuję za... Dziękuję dziewczyny za sponsorowanie mojego nowego zakupu. Jak widzicie, ona właśnie tak przychodzi zapakowana. Ona jest taka złożona, patrzcie. To jest torebka, którą w ogóle nie zajmuje miejsca, więc gdzieś jadąc fajnie sobie jest ją wsadzić, bo no, miejsca nie zajmuje w ogóle. I właśnie wzięłam sobie taką teraz jaśniejszą wersję. Bardzo mi się ten kolor podoba, to jest taki bardzo neutralny odcień beżu, takie bardzo takie mleko owsiane, kaszmir, ekstremalnie mleczne, cappuccino. Czy ja wzięłam dobry rozmiar?
Ja mam większą? Co tu się stało? O nie! Rozwaliłam karton. Size OS. A ja chciałam medium. Nie no. To jest ten sam rozmiar? Nie no, gdzie? Długość tutaj sama. A czekajcie, bo może jakaś jestem ramionczka. Nie no, te są dłuższe. Czy ja wzięłam mniejszą? I nad niej wchodzą. A obok, widzicie, te ramionczka już tak wchodzą, a te. O! Już mówię, o, przypakuję się dzisiaj do pracy. Nie wiem, czy ja źle coś popatrzyłam. Byłam pewna, że to jest ten rozmiar, który ja chcę. Ale w każdym bądź razie to po prostu zrobię zwrot. I zamówię jeszcze raz, ale ogólnie tą torbę bardzo, bardzo polecam. No ale to nie jest to, to jest ta mniejsza. A ja sobie to co ja mam, większą? Muszę sprawdzić na wymiary. Jest, moi drodzy, misja. Jest misja, wygodna, ładna bluza. I ja już do bluz z marki Adanola, może kojarzycie, miałam podejście w zeszłym roku. Jestem ci taka mega domowa. Nawet tylko sobie umyłam buzi, nad pielęgnacją nie nakładałam jeszcze. A już jest dosyć późno. No ale się na taki dzień po prostu komputer nad nim się coś będę nagrywała. Ale właśnie przyszło mi to moje zamówienie i powiem wam, że fail. Ale jeszcze nie wszystko przymierzyłam. To jest bluza XL-ka. I patrzcie, ona jest jakby zdecydowanie za duża. Myślę, że L-ka będzie dla mnie odpowiednia, więc ja zaraz klikam i zamawiam, bo ona jest taka właśnie mięsista, fajna, wygodna, fajna też było z kieszenią, więc kaptur też tutaj mamy, więc no taki bardzo ładny szary z czarnym czy z granatem. Czarnym. Także ogólnie ona jest fajna, ale patrzcie, XL-ka jest właśnie taka. XL-ka jest taka właśnie, no, za duża. I też mówię, o, zostawię sobie dwie, jasną i ciemną. Bo tutaj jest taki piękny odcień, taki brązu, szarość nawet wpadający odcień, prześwietna. Ale tak właśnie wyjęłam i mówię, jest jaka wielka, tak mierzę, mówię, w sumie nie aż taka duża. No ale. Zamówiłam jeszcze większe rozmiary, bo byłam przekonana, nie sprawdziłam po prostu swojego zamówienia wcześniejszego. Jaki miałam rozmiar bluz wcześniej, bo już te bluzy mierzam inne. Najbardziej mi się podobały się te Ada i Adanola. Mam jeszcze tutaj jakąś ciemniejszą, ale to zamówiłam XXL. Tylko że może być czasem także inny model, inny krój może się różnić rozmiarem, chociaż no, nie powinno być tak. No drodzy Państwo, więc jak ktoś potrzebuje naprawdę dużą bluzę, większy rozmiar, to jest XXL. Nie no, świetna jest. Ta jest też troszkę jakby taka cieńsza. Też mi się bardzo, bardzo podoba. No ale mówię, ja nie chcę aż takich worów, oversize'ów. Także kliknę sobie zaraz te L-ki. Ale jeszcze tam mam chyba, wziąłam, wiecie co? Bo mi się ten look taki mega podoba właśnie, że jest ta bluza. Te getry, jeginsy, tak? I skarpetki. Tak właśnie do góry wywinięte. Mam teraz też wywinięte skarpetki, po prostu jest zimno. Ale te mega mi się podobają. No taki look, jak dziewczyny w Londynie teraz chodzą z Pinteresta. Bo ja mówię z Pinterest, a to jest Pinterest. I to jest rozmiar uniwersalny, także to skarpetki zostawiam. Bluzy odsyłam, bo są wszystkie za duże, ale mam jeszcze te getry do mierzenia. L-ki. Czy ja mam się... Nie, bym się w to wbiła, to bym zemdlała. Nie, nie. Czy L-ki na pewno nie. Zastanawiam się, czy byłabym w stanie w tym oddychać. Teraz mam XL-ki na sobie. I tak wiecie, na zasadzie wcisnęłam. Lampa z boku wyszczupla moją nogę. I
tutaj myślę, że są trochę chyba zbyt obcisłe. No wiadomo, że mam brzuch, no to mam go, mam go. Tutaj ten pas jest taki dosyć szeroki. Nie ma się tu za bardzo w co wbić. Nie no, fajne, gładkie. Czekajcie, zróbmy test. Bo to jest test podwijania. Czy jak siadam, troszkę mi się gdzieś tam zwija. Zawsze można dać wyżej. Ale pytanie, czy to jest komfortowe? Maniek, co? Czy to jest komfort? Nie wiem, jakie powinny być takie prawidłowe jeansy, bo takich rzeczy nie noszę. Ale mam tutaj jeszcze, to są XL-ki, ale mam jeszcze XXL i 4 razy XL, także na pewno jest płaskość. Załóżmy, że troszkę tam, wiecie, mniej glutenu, bluza na zamek, coś pod spodem, można iść, można ten, ale jak się trochę tak właśnie tak schylam czy coś, zaczynam się tutaj to zwijać, a chyba nie powinno. Teraz mam te XXL-ki chyba. To jest inny krój, bo tutaj jest kieszeń jedna, tu nie ma. Ten pas jest po prostu wyżej. No i to na pewno mniej gniecie, ale też fajnie trzyma i jak siadam, to jest ok. Tu jest ten znaczek tylko. No. Myślę, że to już jest lepsze. Bo musi być wygoda. To ma być przede wszystkim wygodne. A to musi być mniejsze. Jak będzie to mniejsze, to też będzie krótsze. Czy wtedy będzie widać mój tyłek? Bo chciałabym to nosić razem. Nie chciałabym, żeby mój tyłek był widoczny. No nie wiem. Czekajcie, to jest na razie z trzech najlepsze. No i aż tak na brzuchu nie gnietą. Ale mierzymy jeszcze te. I patrzcie, jak to będzie, żebym miała XXXL dół, a bluzę L-kę. No i tak będzie. Największe getry XXXL, 3 razy XL, ale one są tutaj najwygodniejsze, najbardziej mogę w nich oddychać. Wyobraźmy sobie, że gdzieś sobie chcę usiąść, tak mi jest wygodnie, tak jest wygodnie. Tutaj się za bardzo ten nie duszę. Są obcisłe, ale obcisłe i takie jednocześnie elastyczne, więc tak, to zostawiam i skarpetki. Bo skarpetki tak mam chyba tylko one size. Także bluza. Zamówię L-kę. Taką i tą ciemną. Jesteś zadowolony, że masz zajęcie na wieczór? Idę, łyżę na palce. Proszę mi ładnie złożyć stoliczek do pracy, żebym miała na czym kłaść kaweczki. I podstawki jeszcze jakieś muszę kupić fajne. Przyszło w końcu moje ząby nie zręża. Jest gdzieś ten? Taka tam. O, parze, ci się nudziło. Od A do P ładnie złóż. Widzisz? Tak, tak, masz śrubki. Coś ci przynieść? Herbatkę ci mogę podać, jak chcesz. Nie. Nie? No to miłej pracy. Chciałam wam na vloga pokazać, co kupiłam, ale mój telefon już po prostu już nie daje rady. Cały czas brak pamięci. Już mam tyle rzeczy pousuwanych, więc powiem wam, co właśnie zrobiłam, bo mam w mieście kilka rzeczy sobie właśnie ogarniałam. Więc tak, w TK Maxie kupiłam takie podkładki pod kubki. Zabieram je do pracy, bo mój stolik kawowy już jest skręcony, tylko trzeba go zawieść. Kupiłam sobie takie właśnie taki magnes do kąpieli, tak, takie płatki lawendowe. Cena, myślę, bardzo atrakcyjna, jak za kilogram. Jeszcze mam tą kartę na 10% zniżki, więc 4,5 funta to mnie kosztowało. I powiem wam, że wczoraj używałam z mydlarni 4 szpaki tą jedną taką sól do kąpieli i tam praktycznie nie czułam w ogóle zapachu. Więc nie wiem, mam nadzieję, że to będzie jakby faktycznie takie bardziej relaksujące. Nie wiem, może za mało dałam. Także kupiłam sól. Kupiłam sobie też płyn dwufazowy do makijażu oczu. Chciałam z Nivei, ale nie było w ogóle w Budzie, a w Superdragu nie było na promocji, więc na razie wzięłam ten w Tesco. Jak po prostu znowu zobaczę, to wezmę pewnie z 5 opakowań na zapas. I w Superdragu też kupiłam maskę do włosów. Pachnie obłędnie bananowo, po prostu idealny bananowy słodki zapach. I na TikToku taka fryzjerka, którą obserwuję, bardzo, bardzo polecała właśnie tą konkretną, że nazywa do włosów właśnie suchych i zniszczonych. Znaczy ja może nie mam włosów zniszczonych, ale mam włosy rozjaśniane, więc taką pielęgnację
wybieram. Skończyła mi się pianka i zdecydowałam się właśnie na tą z marki Vella. Jakoś tak, nie wiem, grafika mi się spodobała, ten opis i wszystko, więc przetestuję, dam Wam znać. No i coś, co też już jakiś czas temu chciałam kupić, to z Elfa właśnie kontur, ten taki chłodny. To jest ta wersja Fair Light, także przetestuję, dam Wam znać, ale też co... Co ważne, kupiłam buty, to już na Instagramie się właśnie chwaliłam, że kupiłam New Balance. Dziękuję za sugestie, bo to jedna właśnie z Was mi napisała, 574 Classic i ona ma taki piękny właśnie szary taupe odcień, rozmiar 7,5. Pan w sklepie też mi doradził, żeby kupić połówki, że one będą lepsze i mierzyłam też te Skechers. O, Skechers. I też myślę, że sobie je kupię, ale to już jak dopiero, nie wiem, zapiszę się na siłownię, to potrzebuję jakieś takie buty na siłownię, więc jeszcze, o, czkawica. O, tak się one prezentują. I co jeszcze super fajne, to w tak zwanym międzyczasie, jak nie było mnie w domu, widziałam na kamerze, że był listonosz. I przyszła moja torba, pokazywałam na początku tego vloga, że zamówiłam, ale nie ten rozmiar, więc teraz zamówiłam ten właściwy, tylko tamtą odesłałam do Harrodsa, a tą wzięłam na John Lewis, bo w Harrodsie niestety nie było tego rozmiaru, na którym mi zależało. Moi drodzy, mamy kilka dni później, ale chcę Wam pokazać, bo przyszły właśnie moje bluzy. Zamówiłam sobie L-ki i L-ki są idealne. Ja są rozmiarowa taka... 18, solidna 18, więc patrzcie, no kolor jest po prostu idealny, tak mi się podoba. Mam jeszcze szarą, już ją mierzyłam, także L-ka jest świetna. Czekajcie, już wam pokażę do lusterka. Także to jest L-ka. Ja mam 1,70 i ona jest taka, że no tyłek mi tak zasłania, jak sobie naciągnę. No myślę, że jak macie kryjące, dobrze kryjące getry, to też jest... Też będzie spoko. Także mam w końcu swoją idealną, wymarzoną bluzę. I bardzo mi się podoba, że one tak się tutaj w miarę blisko jakby szyi kończą. W sensie, wiecie, ten kaptur tutaj. Z tego względu, że na przykład jak mam z Vasali taką bluzę, którą bardzo lubię, to ona ma jakby tutaj trochę taki za głęboki dekolt, który tak jakby dla mnie za bardzo wycięta, przez co po prostu jeśli bym wyszła w niej tak jak jest teraz, to musiałabym cały czas gdzieś tak się trzymać, żeby po prostu mi gardła nie przewiało. Także ta się mi nawet tak jakaś taka bardziej mięsista wydaje, bo tutaj materiał jest, czekajcie, niech się nie, no to jest ten sam, tylko tutaj jest takie jakby wykończenie, taki lekki melanż, można powiedzieć. Także zostawiam je sobie, więc L-ka, ja mam noszę L-kę. Jak nosicie jakąś taką, nie wiem, dziesiątkę, dwunastkę, to myślę, że S-ki, XS-ki. No najlepiej po prostu zamówić tak jak ja. Kilka rozmiarów sobie pomierzyć, ale z tej jestem bardzo zadowolona, mi się podoba. Także to będzie, mam nadzieję, mój perfect, taki wiecie, outfit do samolotu na wygodnie, no ale też oczywiście bluza i getry zawsze się fajnie sprawdzą. Jeszcze kupiłam do tego, o, patrzcie, kolorystycznie te buty z New Balance. Te Skechersy też cały czas za mną chodzą. Nie wiem, czy właśnie po nie nie wrócę, bo też myślę, że będą fajne, wygodne do latania. A dzisiaj ten taki make-up bardzo prosty, ale robiłam na live'ie na Instagramie. Live'a nie zapisałam, bo to był taki szybki live na spontanie, szybki, no godzinę siedziałam, z Wami coś tam gadałam, malowałam się, także jak macie ochotę na spontaniczne live'y, sobie posiedzieć ze mną trochę, to na Instagramie warto mnie obserwować. Coś dobrego do ściągania cienkiej tapety, czyli taka maszynka, tu się właśnie woda nagrzewa, to trzeba po prostu, o, przyłożyć do ściany, puf, 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 jak ja to mówię, i będzie łatwiej tapetę schodziła, także to jest moje zadanie. Na koniec tego vloga pokażę Wam jeszcze, jakie są efekty końcowe ostatniego mini remontu, bo mówię, biorę się za składanie vloga, a w sumie tego jeszcze nie pokazałam. Także ja tutaj teraz zdjęłam pościel
bo wrzuciłam do prania, ale jest zmiana półki i zmiana tapety tutaj. Tapeta mi się niesamowicie podoba, bo jest od razu taki jaśniej, świeżej w pokoju. Bardzo też podoba mi się właśnie ten taki efekt listka, bo jak tutaj wpada światło, to właśnie on to światło odbija, bo jest czymś takim tutaj delikatnie pokryta ta tapeta właśnie w tym segmencie na liściach. Miałam Wam pokazać te rolki z tym barkodem, zapomniałam, ale jak macie właśnie rolkę i przy barkodzie są jakieś 3 lub 4 cyfry, miejcie pewność, że jest ta sama jakby seria, bo jeśli weźmiecie dwa różne jakby te barkody, to może się okazać, że po prostu macie nie pasuje Wam wzór. O to mi chodzi. Także mamy tapetę szałwia z takim właśnie błyszczącym listkiem. Mega mi się teraz to podoba, czy Andrzejowi też. Coś innego, tak lżej, świeżej, mega. Zmiana też jest półki, jest taka na razie, nie wiem czy to będziemy zmieniać, taka surowa właśnie po prostu drewniana. Tam w środku są jakieś kołki, jakieś coś tam, tutaj było cięcie, nie cięcie, bo mi się bardzo nie podobało to co mieliśmy ostatnio, po prostu mieliśmy za duże te jakby te, nie wiem, sporniki, te takie wiecie, no pod półką co było. Uważam, że to wyglądało okropnie, a teraz jest idealnie. Tam jest kilka jakichś takich dużych, grubych gwoździ, nie wiem, nie znam się. Po prostu mówiłam do Andrzeja, żeby to wyglądało delikatniej. Także jest półka. Pierw chciał robić taką z regipsu, jak tam jest utrzymana w pokoju, ale ostatecznie mówię do niego, słuchaj, będziemy znowu za jakiś czas pewnie zmieniać tapetę, no bo to wiecie, to się nudzi, to łatwiej ci będzie po prostu odkręcić półkę niż do regipsa docinać. Także tak to ostatecznie się skończyło. Także to połączenie tutaj właśnie, że jest szary i ta szałwia, no tu jakieś drewno, tekstura, struktura ekstremalnie mi się podoba. Jestem też na etapie wymiany lamp, ale to musi mi się coś spodobać, bo mam wrażenie, że od kiedy to łóżko właśnie wyższe, większe, to że po prostu te lampy wyglądają tutaj śmiesznie. Także jak coś mi wpadnie w oko, to po prostu kupię. Więc tak wygląda sypialnia. Dla przypomnienia, też ostatnio była zmiana na przedpokoju i tutaj też kwestia tego, jak światło wpada, to trochę ten kolor może inaczej wyglądać. Także też mam te przecierane szaro-białe drzwi, które też mi się cały czas bardzo, bardzo podobają. Tutaj jest ta tapeta z tą taką strukturą i teksturą, a mówię, że bardzo dobrze się kładło, bo że te grube tapety się po prostu lepiej kładzie, przynajmniej jemu, a on tapet nienawidzi robić, po prostu ile było, wiecie, komentarzy przy tej tapecie, no ale widziałam, na co się pisze. Także tutaj też mamy ten sam odcień. No i tutaj u ziomka poziomka też jest nowa tapeta, czyli taka właśnie dżungla, tylko o wiele jaśniejsza. Wcześniej też była dżungla, ale ciemniejsza, więc też tutaj właśnie jest zmienione i kolory są te same, bo też jest szary, biały, takie te jakieś elementy, akcenty dżungli czy coś, także jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowana. Tylko na tą tapetę narzekał, bo mówisz, że ona była o wiele cieńsza i źle się ją kładło. No, ale położona jest ładnie moim zdaniem. Ale chyba ja Wam w tym vlogu jeszcze nie powiedziałam, że mam już nowy telefon. Mam właśnie tego iPhone'a 15 Pro Max i czekam, żeby po prostu mi się tam wszystko w sieci pozmieniało, bo właśnie numer przenoszę też do Vodafone'u. Także na razie już korzystam z tego mojego starego, trochę się mogę przestawić, bo ta przednia kamera, mam wrażenie, że od kwestii światła to zależy, daje jakiś taki dziwny efekt cienia i tak średnio wyglądam, no ale przyzwyczajam się. Dzisiaj jeszcze jestem taka nieogarnięta i w ogóle, ale chyba ogarniać się za bardzo nie będę, w sensie tam wiadomo, pielęgnację sobie nałożę, ale na razie parzy mi się kawa, którą sobie zaraz przycisnę i po prostu biorę się za sprzątanie, bo przez to właśnie, że no teraz była ta zmiana tych tapet, a też było szlifowanie, nieszlifowanie, także po prostu nie sprzątałam. I dzisiaj chcę to zrobić, bo mówię, tutaj już ci już w szkole, ci już w pracy, więc ekipa, także biorę się za sprzątanie. Cały dom chcę właśnie porządnie wysprzątać. Zamarnowałam sobie też już kurczaka. Później jeszcze analizę wyślę, skończę, ale to pewnie wieczorem. Świeci ładnie słońce, więc też fajnie było może dziś na jakiś spacerek się szybko przejść, chociaż tutaj po osiedlu z psami. No zobaczymy jak mi... Zobaczę, jak to dzisiaj będzie z czasem, jak to będzie z wyróbką. Pranie też właśnie teraz stawiam pościel do prania, bo to jest to moje myślenie, o ma być 18 stopni, zrobię pranie. Także kochani, ja piję kawę, składam tego vloga, wrzucam Wam i biorę się za nagrywanie następnego, bo dostałam fajną paczkę, chcę Wam właśnie ją pokazać. I kiedy Wy to oglądacie, to też już jest chyba konkurs na Instagramie, także podlinkuję Wam w opisie na dole, zaglądnijcie sobie.
Teraz z mojej strony to wszystko. Widzimy się za niedługo w kolejnym vlogu, także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.